chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do składania deklaracji Intrastat. Konsekwencją wprowadzenia systemu Intrastat jest nałożenie na niektóre podmioty gospodarcze prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach. Z dniem 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Przepisy wprowadzają obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach Intrastat w wywozie. Aby w systemie Comarch ERP Optima pojawiała się możliwość tworzenia deklaracji Intrastat, należy przejść na zakładkę System, Konfiguracja, Firma, Dane firmy, Intrastat. W tym miejscu zaznaczamy parametr Intrastat, a następnie uzupełniamy wymagane pola. W przypadku posiadania na jednym koncie półesk więcej niż jednej firmy, użytkownik od wersji 2022 będzie miał możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora numeru własnego. Dodatkowo w konfiguracja, stanowisko, handel, parametry można ustawić domyślną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą pliki XML z eksportowanymi do platformy półesk deklaracjami Intrastat. Po uzupełnieniu konfiguracji otwieramy zakładkę Ogólne, Inne, Kody CN. Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się lista kodów CN. W tym miejscu należy dodać kod, który zostanie przypisany do kartoteki towarowej. Wybieramy istniejący kod lub ikoną zielonego plusa dodajemy nowy. Po otwarciu formularza uzupełniamy brakujące pola. Następnie przechodzimy na zakładkę Ogólne, Cennik lub Handel, Zasoby. Dodajemy kolejny towar lub wybieramy już istniejący. Na formularzu towaru, na zakładce Dodatkowe, pojawi się pionowe menu Intrastat, gdzie dodajemy wcześniej dodany kod CN oraz wypełniamy wymagane pole. Zostajemy na zakładce Ogólne i wybieramy ikonę Kontrahenci. Otwieramy istniejącego kontrahenta lub dodajemy nowego, wypełniając pola wymagane. Od wersji 2022 pole REGON jest wymagane jedynie dla polskich przedsiębiorstw. Nie jest ono obligatoryjne dla firm zagranicznych. Przechodzimy na zakładkę Handlowe, zmieniamy rodzaj transakcji na wewnątrzunijny i wybieramy kod transakcji. Przejdźmy zatem na zakładkę Handel i wybierzmy faktury. Z poziomu listy faktur sprzedaży dodajemy kolejny dokument handlowy ikoną zielonego plusa. Na formularzu dodajemy kontrahenta oraz towary. Zwróćmy uwagę na uprzednio dodane towary. W przypadku braku kraju pochodzenia na zakładce Intrastat dokument nie będzie zakwalifikowany do deklaracji. Następnie przejdźmy na zakładkę Dokumenty. W tym miejscu mamy możliwość sprawdzenia lub zmiany kodu transakcji kraju przywozu dla deklaracji Intrastat. Całość zapisujemy wyciągając dokument z bufora. W menu Handel, Inne pojawi się pozycja Deklaracja Intrastat, umożliwiająca wyliczenie deklaracji. Funkcja wyliczenia deklaracji Intrastat jest dostępna tylko dla użytkowników modułu Handel. Lista deklaracji Intrastat składa się z dwóch zakładek. Przywóz pozwala na wyliczenie deklaracji dotyczących przywozu towarów z krajów Unii Europejskiej. Deklaracje przywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów przychodowych. Wywóz pozwala na wyliczenie deklaracji dotyczących wywozu towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej. Deklaracje wywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów rozchodowych. W naszym przykładzie przechodzimy na zakładkę Wywóz i ikoną zielonego plusa generujemy nową deklarację. Na zakładce Ogólne wybieramy za jaki miesiąc ma powstać deklaracja. Deklarację Intrastat można wyliczyć automatycznie lub ręcznie. W naszym przykładzie zastosujemy generowanie deklaracji Intrastat za pomocą wyliczenia automatycznego. W tym celu wybieramy ikonę pioruna. Podczas automatycznego wyliczania deklaracji program pozwala na uwzględnienie tylko dokumentów handlowych lub tylko dokumentów magazynowych. Nie jest możliwe równoczesne zaznaczenie pozycji faktura zakupu
i przyjęcie zewnętrzne na deklaracji przywozowej lub faktura sprzedaży i wydanie zewnętrzne na deklaracji wywozowej. Po pomyślnym przeliczeniu pojawi się ono na liście deklaracji w kolorze zielonym. Stan ten informuje użytkownika o możliwości dokonania zmian w każdym momencie użytkowania programu. Po ponownym otwarciu formularza wybieramy opcję Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisujemy. Po zatwierdzeniu deklaracji i jej ponownym otwarciu, użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji z poziomu formularza. Chcąc wysłać dokument, wybieramy przycisk Wyślij deklarację do systemu PUESK. W programie istnieje możliwość wygenerowania wydruków deklaracji Intrastat. Wykonujemy je z pozycji listy deklaracji bądź otwierając formularz wybranej deklaracji. Od wersji 2022 z poziomu formularza deklaracji dodane zostały następujące wydruki. Dla deklaracji przywozowej-wywozowej został dodany wydruk dokumentów przywozowych-wywozowych niezakwalifikowanych do deklaracji Intrastat oraz wydruk dokumentów przywozowych-wywozowych zakwalifikowanych do deklaracji Intrastat. W przypadku, kiedy użytkownik chciałby dokonać modyfikacji, istnieje możliwość wykonania korekty do uprzednio wykonanej deklaracji. Wykonuje się ją z poziomu listy deklaracji Intrastat, wybierając przycisk Deklaracji korygującej.